Witam na kilku metrach kwadratowych. Jest druga połowa czerwca i inne kwiaty zaczynają wysuwać się na pierwszy plan ze swoim kwitnieniem. Wiesiołek czteropłatowy. Powoli zaczyna gipsówka rozwijać swoje kwiatki. Lawenda. Tymianek, macierzanka, drugi z mojej kolekcji, ten późniejszy, później kwitnie. Kwitnie jeszcze żurawka. Lubię ją, bo długo kwitnie. Z tyłu już różowa tawułka. Jeszcze naparstnica. Ma swoje pole do popisu. Ta wółka bordowa. Tu mam białą, odmłodzoną. Ja mam duży krzak, ale słabo kwitł, więc rozrzedziłam ją. I na razie jest taka. Z tej strony zaczyna kwitnąć bodziszek. Żółta lewizja. Tawuła. Za nią pięciornik. Również długo utrzymuje swoje kwitnienie. Intervilla Delavaya. Teraz bardziej widać jej kolorek.
Przedtem był taki jasny, a teraz widać, że jest taka różowa interwila. W pełni kwitnienia hortensja pnąca. Te kwiaty po stronie sąsiadki. Spod cienia hortensji wyłania się dzwonek. W cieniu, wśród innych kwiatów, również chowa mi się firletka kwiecista. Ma tylko na razie dwa kwiatki, a to dlatego, że jest przytłoczona innymi kwiatami. Tak mi się rozsiała w cieniu, a pod spodem kwitnie tojeść rozesłana. Pod koniec miesiąca zakwitły pierwsze lilie. Oprócz czerwonych mam jeszcze żółte, białe, ale te pierwsze wysunęły się na pierwszy plan z kwitnieniem.